Wiatraki i energetyka wiatrowa są jedną z najtańszych dróg produkcji energii. Co do zasady OZE, czyli fotowoltaika i wiatr, to w tej chwili najtańsza po wodzie energia. W Polsce nie mamy warunków do tego, żeby budować na dużą skalę elektrownie wodne. Dlatego najlepszym wyborem dla nas jest wiatr. W energetyce zostało wypracowane takie pojęcie jak ROI, czyli Energy Return on Investment. I w przypadku technologii konwencjonalnych typu gaz czy węgiel oscyluje ono w wartościach między 5 a 7, czyli za każdą zainwestowaną jednostkę energii otrzymujemy z powrotem 5 do 7 jednostek energii z powrotem jako produkcję energii elektrycznej. A w przypadku wiatru jest to 12 do 20 jednostek w polskich warunkach. Czyli jesteśmy 2,5 razy tańsi od elektrowni konwencjonalnych. Najtrudniejszym etapem transformacji energetycznej w Polsce będzie przejście od udziału 50% OZE do 100% OZE. Dlatego, że musimy wprowadzić do systemu elektroenergetycznego więcej elastyczności i nauczyć się zarządzać energią odnawialną inaczej niż bilansując ją elektrowniami konwencjonalnymi. Z naszych najbardziej istotnych inwestycji, które realizujemy poza Polską, to mogę wspomnieć o projekcie, który od ponad roku prowadzimy w Australii i to będzie największa farma wiatrowa offshore na świecie o mocy około 6 GW. Myślę, że przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce to jest na pewno przyszłość oparta na rozwoju nowych mocy. Otwartym pytaniem pozostaje, ile tej mocy będzie. Czy będziemy mieć intensywną akcelerację inwestycji i dojdziemy do 30-40 GW mocy na lądzie, czy też będzie to scenariusz umiarkowany i skończymy na przykład na 20 GW.